Krótka relacja ze zlotu w Łebie 2018, Beaky Wake. No i Piotrze, twoja maszyna Harley Davidson, widzę, że tu kurczę silniczek od Fat Boya. Totalna pojechana przeróbka, co jeszcze mi o tym powiesz? Jeszcze nie skończone, tyle mogę powiedzieć. O kurde, to ja się obaję, jak to będzie skończone, co to będzie za cudo. Nie, mam nadzieję, zamierzam na drugi rok, że go skończę. Mam całą zimę przed sobą, popracuję, trochę mi pomoże mi przy nim mój mechanik kolega. Aha. Z Lęborga. Pan czyli rozumiem, że jak kolega, to za free, tak? Za flachę. Nie. O, to wtedy nie kolega już. On ma warsztat, kolega, ma warsztat. Kolega to za flachę. No dobra, opowiadaj, nieważne. On ma warsztat, żyje z tego. Opowiadaj, co to zmienione, co jeszcze zamierzasz i tak dalej. Już zmieniłem, miałem koło przednie pełne od Fat Boya, założyliśmy teraz szprychowane. No ja ci powiem, też mi się bardziej szprychówki widzą, nie? Przesunęliśmy trochę widelce do przodu. Szprychówki może bardziej takie awaryjne, ale no pięknie to wygląda, nie? Znaczy... Lagi widzę masz o wiele dłuższe. Przesunęliśmy lagi do przodu trochę. Poprawiliśmy hamulce, zmieniliśmy barwy. Oczka widzę, kurna, w ogóle pojechane jak... A lampy zmieniłem. Aha, tak to tak wygląda. Jak jest goły, bo nie lubię ubranych motorów. Ja co będę opowiadał? No dobra. Wiesz? Nie. Tak cię kręcą tutaj. Kłam? Tak myślałem, że sprzedaję. Nie. Nie. Kanał Robin TV. A. No. Specjalny właśnie filmik do kanału Robin TV. Największym urokiem jego jest to odkryte sprzęgło. Co prawda hałasuje, jest to suche sprzęgło. Monetkę trzeba troszeczkę siły zużyć, żeby wycisnąć sprzęgło, ale to jest jego najlepszy urok. Co będę więcej mówić? Zobaczymy na drugi rok. No dobra, coś gadałeś, że startujesz dzisiaj w konkursie, tak? Najgłośniejszy tłumik. Tak, chcę wziąć udział na najgłośniejszy motocykl. Mam nadzieję, że wygram. Aha. W zeszłym roku miałem drugie miejsce. No nieźle. Spróbujemy. No dobra, no to kurczę, troszeczkę tutaj się dowiedziałem, co nieco. Teraz by było warto posłuchać, jak to gada, nie? No zagadamy go. Typowy kary. No, wystarczy hałas. No, dźwięk jak typowego harego, no nic dodać, nic ująć. No teraz przerwa na piwo, nie? Dobra, podziękował. No, nawzajem. No i to właśnie był Harley Davidson. Totalna pojechana przeróbka. Silnik Fat Boya Piotra właśnie na zlocie Łeba 2018 Beaky Wake. Ostrożnie puścić tam, bo tam się wjeżdża. Czekaj, niech się przyna wjeżdża. Na razie literką jest 27,8. Później poniższych wyników nie pisałem. Jak masz na imię? Co, Piotruś, mała awaria? Kurwa! Spokojnie!
Barabes, pomalutku. Zwycięzcą w kategorii najgłośniejszy wydech biker dostał Piotr na Hadeku, co został Piotr. Piotr, teraz drugi kołek, żeby wywaliło. Piotrze, parę słów jako zwycięstwa. Cieszę się! No dzięki za doping. A co mówiłem? Gdzie ta nagroda jest? A jaka będzie nagroda? Nie wiem! W tym roku był drugi. No. Znowu korek wywaliło. Piotrze, miał być drugi z drugiej strony korek. No więc dajmy ciszej tą muzę. Piro, gdzie jest ten kurwa przymył akustyk? Teraz najgłośniejszy wydech w kategorii biker. Sam nie wiem kto. Czyli tego nie pić. Piotr na Hadeku, który trzepnął 129,8, wystąpił jako pierwszy. No i coś mu tam odleciało. Mam nadzieję, że szuflada ci wszczęce. Nie, zostało mi. Nie, mu wyleciały.